Precz z satanizmem. Mieszkańcy wściekli na świąteczną dekorację Hiszpania. Świąteczna dekoracja przypomina satanistyczny symbol. Mieszkańcy Grenady od kilku dni protestują na ulicach i w sieciach społecznościowych przeciwko Bożonarodzeniowemu oświetleniu miasta kojarzonemu z symbolem szatana. Nad centralną ulicą i na placu Carmen, przy ratuszu, lokalne władze zawiesiły dekoracje przypominające odwrócone krzyże z umieszczonymi na nich wężowymi kształtami prawicowa partia Vox zażądała wyjaśnień w tej sprawie. Rzecznik Vox w Kongresie deputowanych Macarena Olono napisała na Twitterze Chciałam przespacerować się z moim dzieckiem po ulicach Grenady, jednak tego nie zrobię, gdyż mogłoby się przestraszyć. Ulice zapełnione są odwróconymi krzyżami. Uważamy, że takie oświetlenie nie reprezentuje naszej chrześcijańskiej tradycji, gdyż odwrócone krzyży i wężowe kształty na nich wyglądają na zaproszenie do satanizmu, co powoduje odrzucenie ze strony większości mieszkańców, napisał rzecznik Vox w Granadzie Onofre Miralles. Protest mieszkańców Grenady w miniony setki mieszkańców przyszło na plac, by zaprotestować. Nieśli krzyże i transparenty z hasłami przeciwko lokalnym władzom i głośno odmawiali modlitwę. Wznosili okrzyki, precz z satanizmem, i żądali dymisji burmistrza z socjalistycznej partii Psoe Francisco QNK. W sieciach społecznościowych popularne stało się nagranie wideo jednego z oburzonych mieszkańców Grenady. To oświetlenie jest dziwne, powiedział. Wszystkie krzyże zawieszone nad ulicami są odwrócone i po środku mają jakby literę S, symbol węża. To obraźliwe i satanistyczne, prawdziwa aberracja, do której dochodzi w okresie Świat Bożego Narodzenia. Ktoś powinien dać wyjaśnienia w sprawie obrażania chrześcijan, powiedział. Odwróconymi krzyżami udekorowano także jedną z głównych ulic Saragossy, również wywołując liczne komentarze na portalach społecznościowych. Niektórzy internauci twierdzą, że znaczenie symbolu zależy od indywidualnej interpretacji. Przypominają, że świętego Piotra Apostoł zginął męczeńsko na krzyżu, na własną prośbę głową w dół, ponieważ uważał, że nie jest godzien umrzeć jak Jezus. Inni zwracają uwagę, że odwrócony krzyż nie występuje w chrześcijaństwie nigdzie poza miejscami związanymi ze świętego Piotrem, a chrześcijanie nigdy nie modlą się przed krzyżem w takiej postaci. Zdecydowana większość uważa, że odwrócony krzyż to satanistyczny znak przeciwstawienia się nauce Jezusa, zaprzeczenie Biblii i Kościoła. Władze Grenady dotychczas nie odniosły się do zarzutów.